Brama księżyca Paldal znajduje się w południowej części twierdzy Su Won Hwasang. Według doniesień przez bramę przeszli król Yunkyo i inni królowie tamtych czasów, aby dostać się do Heian Lwung Wygrał. Został nazwany na cześć Song Tong Paldal, co oznacza, że wszystkie drogi prowadzą do księżycowej bramy Paldal i jest tak jak dawniej, oznaczony jako skarb narodowy numer 402. Budowę bramy rozpoczęto 28 lutego, a zakończono 15 września 1794, Jongkyo 18. Składa się z kamiennego łuku, dwupiętrowego drewnianego pawilonu oraz półkolisty mur ceglany, który pomaga bronić bramy. Księżyc Paldal to południowa brama twierdzy Hwasang. Paldal dosłownie oznacza prowadzić we wszystkich kierunkach. Nazwa pochodzi od góry Paldalsan na zachód od twierdzy. Drogi w pobliżu tej bramy prowadziły do południowych rejonów Półwyspu Koreańskiego, oraz różne towary z prowincji Changchong i Yeonla przybył przez księżyc Paldal i został wysłany na północ. Do stolicy Hanyang. Dlatego też na terenie wokół bramy założono targi i karczmy, w którym zawsze było pełno ludzi. Jedna z czterech bram twierdzy Su Won Hwasang. Księżyc Paldal został zbudowany w 1794 roku. Wyryte są nazwiska osób zaangażowanych w budowę na kamiennym murze bramy. Księżyc Paldal był stosunkowo dobrze zachowany i dlatego w 1964 roku został oznaczony jako skarb numer 402. Księżyc Paldal jest południową bramą twierdzy Su Won Hwasang, zbudowany w 1794 roku podczas późnej dynastii Joseon w Korei. Nazwa bramy oznacza, że drogi otwierają się we wszystkich kierunkach. Wśród czterech bram zamku Hwa śpiewał, większe są bramy północna i południowa i bardziej bogato zdobione niż bramy wschodnia i zachodnia. Kamienna brama w kształcie tęczy była wystarczająco szeroka, aby umożliwić palankinie wchodzenie i wychodzenie nawet podczas wizyty króla. Na szczycie średniowieczna wieża bramna z 5 pomieszczeniami od frontu i 2 pokoje po bokach dobudowano. Wokół wieży bramnej ze wszystkich stron niski mur i twierdza Ong śpiewana w kształcie półksiężyca na zewnątrz. Po lewej i prawej stronie znajdują się obiekty, które odgrywają kluczową rolę w obronie bramy zamkowej, jak Jakdae. Ong Sang to obiekt obronny, który od początku był używany w koreańskich zamkach. Można go również zobaczyć przy bramie księżycowej Dongdae w twierdzy w Seulu i księżycowa brama Pangnam w zamku Yeonju. Twierdza Ong śpiewana przez bramę księżycową Paldal wyróżnia się rozmiarem i kształtem. Dodatkowo Paldal Moon Gate to wieża bramna z czterospadowym dachem i różne dekoracje. Takie jak wieża bramna stolicy. Pod względem skali i formy reprezentuje architekturę bramną z czasów późnej dynastii Joseon w Korei. Brama księżyca Paldal znajduje się w pewnym miejscu połączony z prowincjami Yeolla i Changchong. Powstał więc rynek i od początku było tam mnóstwo ludzi. Obok bramy księżycowej Paldal. Nawet teraz jest Paldal Moon Market, jest aktywowany i wiele osób z niego korzysta. Jak Targ Namdae Moon w Seulu. Targ księżycowy Paldal jest także najbardziej rozwiniętym obszarem gospodarczym i handlowym wśród czterech bram Su zdobył twierdzę Hwasang. I podtrzymuje tradycję Paldal Moon Gate. I zachowuje formę tradycyjnego rynku. Niestety, w pobliżu Paldal Moon Gate, nowa droga została uformowana w drodze urbanistyki. Choć utracił swą dawną formę zamkową. Kształt bramy księżycowej Paldal jest dobrze zachowany. Ponieważ dzielnica handlowa w pobliżu bramy Paldal Moon jest obecnie bardzo aktywna, przywrócenie zamku formy jest niemożliwe. W rzeczywistości, w Korei, trudno znaleźć miasto odnawiające stary zamek i próbujące go zachować z wyjątkiem Su Wygrał miasto.